potencjał Grupy Wyszehradzkiej jest naprawdę zauważalny nie tylko w Europie, ale również na styku Europy i Azji, również na szczycie Europa-Azja. Ostatnio takie spotkanie przywódców się odbyło. Grupa Wyszehradzka jest zauważalna i bardzo często liderzy, nie tylko europejscy, ale również azjatyccy, jak się okazało, bardzo często odnoszą się do tego, co robi na bieżąco Grupa Wyszehradzka. Natomiast jeśli chodzi o potencjał Grupy Wyszehradzkiej, ja myślę, że bardzo mocno on jest odczuwalny również w Europie. To pokazały chociażby ostatnie działania związane z pismem i apelem do Komisji Europejskiej, aby podjąć pewne działania w związku z realizowanym projektem Nord Stream 2. To właśnie Grupa Wyszehradzka była inicjatorem tego działania i wokół Grupy Wyszehradzkiej udało się zbudować taką szeroką koalicję państw Europy Środkowo-Wschodniej, które przyłączyły się do tego projektu kwestionowania zasadności realizacji tego projektu tej inwestycji energetycznej, która szkodzi interesom nie tylko Polski, nie tylko państw Grupy Wyszehradzkiej, ale również całej Europy Środkowo-Wschodniej. Warto zwrócić uwagę, że oprócz państw, czterech państw Grupy Wyszehradzkiej, do tego pisma, do tego dokumentu, apelu przyłączyło się siedem innych krajów.